Spójrzmy na podpunkt B. Generalnie postępujemy dokładnie tak samo jak w przypadku podpunktu A, czyli tutaj tym razem x ma być równy y-owi, czyli przypominam, że to będzie rzut pierwszą kostką, czyli x, a to jest rzut drugą kostką, czyli nasz y. Czyli jeżeli x jest równy y-owi, to oznacza, że na pierwszej i na drugiej kostce chcemy mieć taką samą liczbę oczek. Czyli jeżeli na pierwszej kostce mamy 1, to na drugiej też mamy 1. Tutaj jak mamy na pierwszej 2, to na drugiej też 2. 3 i 3, 4 i 4, 5 i 5 oraz 6 i 6. No tutaj większego problemu nie ma. Czyli zapiszmy wszystkie możliwości, jakie otrzymamy tutaj. Czyli 3, 3. 4, 4, 5, 5, 6, 6, czyli tych możliwości mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu sobie zapiszmy. No i spójrzmy jeszcze na tę drugą część. To też sobie na razie rozpiszę na dwa oddzielne przypadki, żebyście to lepiej widzieli, bo tu x ma być większy bądź równy y dodać 2. Czyli możemy to sobie rozbić na x jest większy od y dodać 2, dlatego tak zrobię, bo to jak najbardziej już wyznaczaliśmy w podpunkcie A. Tak dokładnie to wyglądało, czyli wówczas otrzymaliśmy takie wyniki 4, 1, 5, 1, 6, 1, 5, 2, 6, 2 oraz 6, 3, czyli patrząc na to, co mamy tutaj, mamy załatwioną dużą część, bo mamy załatwiony ten fragment, że x jest większy od y dodać 2. To będą te liczby, które będą nam, te wyniki, które będą nam sprzyjały. Natomiast jeszcze brakuje znaku równości, czyli teraz zapiszmy sobie z boku, że nas interesuje x równy y dodać 2. No i szukamy, które wyniki nam będą odpowiadały. No to będzie na pewno 31. No bo jeżeli to będzie x, to będzie y, to zwróćcie uwagę, że jeżeli pod x podstawimy trójkę, pod y podstawimy jedynkę, no to mamy 3 równa się 3, czyli to będzie prawda. Dokładnie tak samo będzie w przypadku czwórki i dwójki, piątki i trójki oraz szóstki i czwórki. Czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten warunek, to ten warunek spełniają te wyniki oraz te, które zaznaczyłam tutaj. Czyli musimy je sobie wszystkie przepisać. Czyli mam 4, 1, 5, 1, 6, 1, 5, 2, 6, 2 oraz 6, 3. No i do tego jeszcze te 4, czyli 3, 1, 4, 2, 5, 3, 5, 4. Obliczmy, ile ich będzie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli łączymy wszystkie razem te wyniki. Czyli odpowiedź 6 plus 10. Czyli mamy 16 możliwości. I to będzie odpowiedź. No jeżeli chodzi o podpunkt ostatni, czyli o podpunkt C, to może sobie zmarszmy. No to założenia są takie, a może sobie tutaj spiszę od razu, że x plus y jest mniejszy bądź równy 5 lub x plus y równa się 10. No czyli ten warunek będzie dużo prostszy, to sobie zaznaczmy. Czyli jeżeli dodamy do siebie liczbę oczek z pierwszego rzutu do liczby oczek z drugiego rzutu, to otrzymamy 10. No to dla jedynki, jeżeli w pierwszym rzucie tak, otrzymacie jedynkę, no to maksymalnie w drugim rzucie można otrzymać szóstkę. 1 plus 6 to 7. Czyli tutaj nic nam nie będzie odpowiadało. Dla dwójki, no to do dwóch musielibyśmy dodać 8. Czyli też nam nie pasuje. Do trójki 7 też nie. Do czwórki dodamy 6, no bo to będzie, przypominam, x tutaj y. Czyli jeżeli x to 4, y to 6, to 4 dodać 6 da nam 10. I to jak najbardziej nam odpowiada. No to zapiszmy sobie, że mamy 4 i 6. Spójrzmy dalej. Jak mamy 4 i 6, to jeżeli mamy piątkę na x-ach, to na y-ach możemy otrzymać piątkę również, bo 5 plus 5 to będzie 10, czyli to będzie druga możliwość. No i jeszcze 6 i 4, bo 6 dodać 4 to również 10. Teraz tutaj mamy x plus y jest mniejsze bądź równe 5. Czyli najpierw rozpatrzmy sobie może ten przypadek, że x plus y, nawet gdzieś z boku, równa się 5.
Czyli jeżeli x będzie równy 1, no to żeby otrzymać piątkę, to y musi być równy 4. Czyli nas interesuje ten przypadek. Jeżeli x będzie równy 2, no to y musi być równy 3. Jeżeli x będzie równy 3, to y musi być równy 2, no bo 3 plus 2 to będzie 5. Gdy będziemy mieli pod x czwórkę, to liczba oczek w drugim rzucie musi wynosić 1, no bo 4 plus 1 to będzie 5. No ale jeszcze mamy ten zapis, czyli znak mniejszości. Czyli teraz x plus y jest mniejszy od 5. No to patrzymy. 1 plus 1 to 2, mniejsze od 5. 1 plus 2, 3, mniejsze od 5. 1 plus 3, 4, mniejsze od 5. Wszystko powyżej 1 plus 4, czyli tego, co jest równe 5, wszystko poniżej, tak? W tym przypadku będzie większe. I tak samo będzie tutaj. 2 plus 1 to 3, 2 plus 2 to 4, ale 2 plus 4 to będzie 6, czyli to już nam nie będzie pasowało. Czyli tu bierzemy pod uwagę tylko 3 oraz 1, no a w tym przypadku już nic. Tu również 5 plus 1 to 6, 6 plus 1 to 7, więc reszty nawet nie ma co sprawdzać. Czyli dla tych dwóch przypadków łącznie mamy takie możliwości. Przepiszmy 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, następnie 3, 1, 3, 2 oraz 4, 1. No i to będą wszystkie przypadki dla x plus y jest mniejsze bądź równe 5. Czyli łącznie, tu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 możliwości. Tu mamy 3, 10 plus 3 to 13, czyli w odpowiedzi powiemy, że mamy 13 możliwości.